W murowanej kaplicy Akademii Weltona, prywatnej szkoły położonej wśród dalekich wzgórz Vermontu, po obu stronach szerokiej nawy siedziało ponad 300 chłopców ubranych w odświętne szkolne bluzy. Między nimi zasiedli ich pełni dumy rodzice. Wszyscy czekali w napięciu, kiedy rozbrzmiały pierwsze takty płynącej z dudów muzyki, przygotowujący się w przedsionku do ceremonii stary, siwy mężczyzna wziął do ręki świecę i podpalił ostrożnie jej knot. Sino-niebieskie wnętrze rozjaśniło się bladym światłem. Zagubiony w fałdach obszernej togi staruszek ruszył wolnym krokiem ku głównej nawie, osłaniając drżącą dłonią przygasający w podmuchach przeciąg płomień. Za nim podążył czteroosobowy orszak chłopców, którzy na wysoko uniesionych drzewcach dźwigali szkolne sztandary. Na końcu w czarnych togach kroczyli pedagodzy Akademii oraz nielicznie przybyli jej dawni absolwenci. Dyrektor szkoły, Gail Nolan, krzepki mężczyzna nieco po 60, stał przy mównicy, gdzie zwykle kapłan czyta swoje niedzielne kazania i spokojnym wzrokiem śledził idących. Czekał cierpliwie, aż procesja dobiegnie końca. Staruszek zatrzymał się przed prezbiterium i odwrócił ku zgromadzonym. Czterej chłopcy ze sztandarami minęli go uroczyście, wkroczyli na podium i stanęli sztywno przed przygotowanymi dla nich krzesłami. Po nich swoje miejsce w prezbiterium zajęli nauczyciele i absolwenci. Staruszek, unosząc świecę, postąpił krok naprzód. Panie i panowie, chłopcy, oto światło wiedzy. Kiedy obecni w kaplicy zaczęli bić brawo, dmący w dudę uczeń skończył grać i złożył swój instrument w bocznej niszy. Czterej chłopcy opuścili drzewca na posadzkę i z ulgą usiedli na krzesłach. Na proporcjach widniały wyszyte złotą nitką słowa. Tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość. Zapadła cisza. Staruszek podszedł do pierwszego rzędu, w którym siedzieli najmłodsi uczniowie Akademii, trzymający w dłoniach niezapalone świeczki. Nachylając się nad pierwszym z nich, ostrożnie przysunął swój płomyk do knota świecy chłopca. Światło wiedzy zostało przekazane młodym przez starszeństwo. Następnie chłopiec zapalił świecę swojemu sąsiadowi, ten przekazał płomień kolejnemu i w ten sposób symboliczne światło trafiło do wszystkich uczniów rozpoczynających edukację w Akademii Weltona. Panie i panowie, czcigodni absolwenci, uczniowie, w tym roku 1959 przypada setna rocznica powołania do życia naszej Akademii. 100 lat temu, w roku 1859, 41 chłopców usiadło na tych samych krzesłach, na których teraz siedzicie wy, i postawiono im to samo pytanie, które zawsze pada tutaj wobec uczniów na początku każdego semestru. Nolan zamilkł na moment. Ogarnął wzrokiem wnętrze kaplicy. Proszę panów, jak brzmią nasze cztery zasady? Podniosły nastrój zakłóciło gwałtowne szuranie nóg. 16-letni Todd Anderson, jeden z nielicznych, którzy zamiast odświętnej bluzy mieli na sobie zwykłe wełniane swetry, ociągał się długo, gdy jego koledzy stawali w równym rzędzie. Matka niecierpliwie szturchnęła go łokciem w ramię. Zrobił nieszczęśliwą minę, podniósł się bez słowa i wodząc dookoła zagniewanym wzrokiem, słuchał, jak inni skandują głośno. Tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość. Nolan skinął przyzwalająco głową i chłopcy usiedli. Kiedy umilkł hałas dosuwanych krzeseł, w kaplicy zapanowała niczym niezmącona, uroczysta cisza. W pierwszym roku istnienia Akademii Weltona ukończyło ją 5 uczniów. W roku minionym absolutorium otrzymało 51 i aż 75% z nich zdobyło indeksy najszacowniejszych uniwersytetów należących do honorowej ligi Ivy. Rodzice siedzący z dumą przy swoich pociechach, burzą oklasków wyrazili Nolanowi uznanie dla tak wyśmienitych wyników edukacji. Dwóch z czterech chorążych, 16-letni Knox Overstreet i jego przyjaciel Charlie Dalton, przyłączyło się do powszechnego aplauzu.
ubrani w odświętne szkolne bluzy, wyprostowani jak struny, uosabiali ideę uniwersyteckiej Ligi Ivy. Knox był dobrze zbudowanym młodzieńcem o kręconych, krótko przyciętych włosach i szczerym, szerokim uśmiechu. Wysoki i przystojny Charlie miał klasyczną, elegancką powierzchowność gimnazjalisty elitarnej szkoły średniej. Te osiągnięcia są rezultatem pełnej poświęcenia pracy w imię pryncypiów, jakie wpaja Akademia. Dlatego właśnie tutaj rodzice chcą posyłać swoich synów i dlatego właśnie nasza szkoła jest najlepszą szkołą średnią w Stanach Zjednoczonych. Wy, nowi uczniowie, musicie wiedzieć, że klucz do wiedzy i waszego sukcesu leży w czterech zasadach Akademii. Mówię to zarówno do najmłodszych, siódmoklasistów, jak i do tych, którzy przynieśli się do nas z innych szkół. Na dźwięk słów o uczniach, którzy przenieśli się z innych szkół, Todd Anderson drgnął i poczuł się nieswojo. Słowa te były skierowane do niego. Cztery zasady to filar tej szkoły. To także kamienie węgielne położone pod wasze życie. Kandydat Akademii Weltona, Richard Cameron. Tak, proszę pana. Cameron, czym jest tradycja? Tradycja, panie Nolan, to umiłowanie szkoły, ojczyzny i rodziny. Tradycją w Akademii Weltona jest być najlepszym. Bardzo dobrze, Cameron. Kandydat Akademii Weltona, George Hopkins. Czym jest honor? Honor to godność i wypełnianie powinności. Bardzo dobrze, Hopkins. Kandydat Akademii Weltona, Knox Overstreet. Tak, proszę pana. Czym jest dyscyplina? Dyscyplina to szacunek dla rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły. Dyscyplina to nasz obowiązek. Dziękuję, panie Overstreet. Kandydat Akademii Weltona, Neil Perry. Teraz wstał Neil Perry. Kieszeni na piersi jego szkolnej bluzy zdobiły kolorowe odznaki za osiągnięcia w nauce. Stał wyprostowany, wpatrując się obojętnym wzrokiem w dyrektora. Doskonałość, panie Perry. Doskonałość to rezultat ciężkiej pracy. Doskonałość to klucz do sukcesu w szkole i wszędzie poza szkołą. Szanowni panowie, w Akademii Weltona pracować będziecie dużo ciężej, aniżeli gdziekolwiek wcześniej pracowaliście w swoim życiu. Nagrodą za ten wysiłek będzie życiowy sukces, którego wszyscy bardzo od was oczekujemy. W związku z przejściem na emeryturę naszego ukochanego profesora języka angielskiego, pana Portiusa, pozwolą państwo, że przedstawię jego następcę, pana Johna Keatinga, który sam jest absolwentem naszej szkoły, a który przez ostatnich kilka lat uczył w zacnych murach londyńskiego Muzeum Chestera. Pan Keating, który siedział w grupie pedagogów, uniósł się lekko i skinął głową. Średniego wzrostu i niewielkiej postury Keating był przeciętnie wyglądającym mężczyzną po 30. Miał inteligentne brązowe oczy, średniej długości ciemne włosy i nieschodzący z twarzy ciepły uśmiech. Robił wrażenie osoby godnej szacunku i znakomicie wykształconej. Jednak ojciec Nila Perego zmierzył go wzrokiem pełnym nieufności. Uroczystość dobiegła wreszcie końca. Uczniowie i rodzice zaczęli wychodzić z kaplicy na przejmujący chłodem dziedziniec szkolnego kampusu. Od rzeczywistości świata zewnętrznego Akademię Weltona odgradzały stare, zmurszałe budynki i pielęgnowana w nich pieczołowicie surowa tradycja. Dyrektor Gail Nolan, niczym proboszcz stojący po niedzielnej mszy na schodach swego kościoła, przyglądał się z wysoka żegnającym się rodzinom. A, pan Anderson, czeka cię poważne zadanie. Twój brat był jednym z prymusów naszej akademii. Z pewnością mu dorównasz. Dziękuję, proszę pana. Niczym dobry gospodarz Nolan ruszył dalej, mijając po drodze rodziców, pozdrawiając ich i uśmiechając się nieustannie. Zatrzymał się dopiero przy panu Perrym i jego synu. Położył rękę na ramieniu Nila. Wiele sobie po tobie w tym roku obiecujemy, Perry. Dziękuję, panie Nolan. Będę się bardzo starał. Zwolna dziedziniec pustoszał. Jeden po drugim samochody opuszczały szkolny parking. Akademia Weltona stała się teraz dla chłopców nowym domem, odizolowanym w pięknych, ale surowych lasach Vermontu.
Świt pierwszego dnia szkoły wstał jasny i promienny. Chłopcy z najmłodszych klas wpadali pędem do łazienki, myli się w pośpiechu i mknęli z powrotem do pokojów, by zdążyć się ubrać i spakować przed lekcjami. Te ślubmaki są tak nerwowe, że z wrażenia narobią zaraz w gacie. Ja czuję się podobnie. Nie przejmuj się. Pierwszy dzień zawsze jest trudny. Jakoś sobie poradzimy, zawsze jakoś sobie radzimy. Skończyli poranną toaletę, ubrali się i pobiegli do budynku szkolnego na pierwszą lekcję chemii. Poza zadaniami z podręcznika, każdy z Was będzie musiał wykonać dowolne 3 eksperymenty laboratoryjne. I co 5 tygodni będzie zdawał mi sprawozdanie jednego z nich. Na jutro proszę się przygotować do pierwszych 20 zagadnień z pierwszego rozdziału. Charlie Dalton, spoglądając to na tekst w podręczniku, to na nauczyciela, w rozpaczy wzniósł oczy ku niebu. Z niedowierzaniem spojrzał na Noxa Overstreeta. Obaj z dezaprobatą pokręcili głowami. Todd był chyba jedyny w klasie, który zdawał się nie być przejęty ani poleceniami w podręczniku, ani tym, co mówił nauczyciel. Pedagog grzmiał dalej, ale po słowach do pierwszych 20 zagadnień chłopcy przestali zwracać na niego uwagę. W końcu zadźwięczał dzwonek i przeszli do klasy pana McAllistera. McAllister, prawdopodobnie jedyny w historii współczesnego szkolnictwa łacinnik ze szkockim akcentem, nie marnując czasu, przeszedł od razu do rzeczy. Wręczył każdemu podręcznik i zakomenderował. Zaczniemy od deklinacji rzeczowników. Uwaga, słuchać. Agricola, agricole, agricole, agricola, agricola. Spacerował po klasie, recytując odmiany rzeczowników, podczas gdy chłopcy rozpaczliwie usiłowali zapamiętywać deklinacyjne końcówki. Po 40 minutach zatrzymał się i spojrzał na uczniów. Jutro pytam z deklinacji tych rzeczowników, moi drodzy. To zadanie w sam raz dla was. Odwrócił się do tablicy, a za jego plecami rozległ się ponury, męczeński jęk. Przed dalszym ciągiem wywodów McAllistera wybawił chłopców dzwonek kończący lekcję. Ten facet ma bzika. Nigdy się tego nie nauczę w ciągu jednego popołudnia. Nie przejmuj się. Pokażę wam bardzo dobry system wkuwania. Przysiądziemy nad tym dziś wieczorem. Chodźmy, bo spóźnimy się na matmę. Nauka trygonometrii wymaga wielkiej systematyczności. Każdy, kto nie robi zadania domowego, otrzyma jeden punkt karny, który będzie odejmowany od oceny na koniec semestru. Uprzedzam Was o tym, żeby nikt nie miał do mnie później pretensji. Kto zechce podać mi definicję kosynusa? Przez całą lekcję dr Hager bombardował klasę pytaniami z trygonometrii. Ręce podnosiły się w górę i opadały, uczniowie niczym roboty wstawali i siadali, recytowali odpowiedzi lub dukali nieporadnie, wysłuchując ostrych reprymend za popełniane błędy. Kiedy wreszcie odezwał się dzwonek, wszyscy mieli wrażenie, że dzwoni o całe 45 minut za późno. Dzięki Bogu. Zdawało mi się, że już nie wytrzymam ani minuty dłużej. Wydaje mi się, że jestem 6 okrążeń do tyłu. Czekała ich następna lekcja. Bez słowa weszli do klasy języka angielskiego, rzucili książki na ławki i usiedli ciężko na krzesła. Nawet nie zauważyli, że nie są już sami. Wpatrując się w okno, przy katedrze siedział nieruchomo nowy nauczyciel języka angielskiego. Chłopcy czekali w milczeniu, wdzięczni za chwilę spokoju, która nastąpiła nieoczekiwanie po kilku godzinach stresów. Keating ciągle spoglądał w okno. Poczuwszy się w końcu niezręcznie, chłopcy zaczęli się wiercić. Wreszcie Keating wstał. O kapitanie, mój kapitanie, kto wie, skąd pochodzi ten cytat? Proszę, nikt? W taki oto sposób, moi kochani żacy, napisał Abrahamie Lincolnie pewien poeta, który nazywał się Walt Whitman. Na naszych lekcjach możecie zwracać się do mnie, panie Keating, albo po prostu o kapitanie mój, kapitanie. Zaskoczył z górka. Teraz, panowie, zbierajcie swoje książki i pójdźcie za mną do sali reprezentacyjnej. Wyciągnął przez siebie rękę i trzymając patyczek jak drogowskaz, pomaszerował ku drzwiom. Po chwili zniknął w korytarzu. Chłopcy siedzieli w ławkach, nie bardzo wiedząc, co zrobić. Lepiej będzie, jeśli pójdziemy. Kiedy weszli do środka, Keating spacerował dookoła sali.
Z uwagą oglądał porozwieszane na ścianach fotografie, z których najstarsze pochodziły jeszcze z poprzedniego wieku. Na półkach i w szklanych gablotkach wystawione były okazałe puchary i różnego rodzaju szkolne nagrody. Słysząc, że chłopcy już usiedli na krzesłach, Keating odwrócił się do nich twarzą. Pan Pitts, raczej Pity, niefortunne nazwisko. Drogi Pitts, otóż w podręczniku na stronie 542 i przeczytaj nam pierwszą strofę wiersza, który tam znajdziesz. Chodzi o wiersz dziewicom, by próżno czekały? Właśnie o ten. Uwaga, czytam. Rwijcie pąki swoich róż, póki jeszcze możecie, bo czas uleci, choć stary swym wiekiem. Kwiat, co dziś uśmiechem się ukłoni, umrze jutro w waszej dłoni. Rwijcie pąki swoich róż. Po łacinie myślę można wyrazić zwrotem carpe diem. Czy ktoś wie, co ten zwrot znaczy? Carpe diem? Znaczy tyle, co chwytaj dzień. Doskonale, panie Mix. Zatem chwytajcie dzień. Jak myślicie, dlaczego poeta napisał te słowa? Pewnie mu było śpieszno. Nie. Napisał tak, ponieważ jesteśmy tylko pokarmem dla robactwa. Ponieważ jest nam dane ujrzeć tylko kilka wiosen i kilka jesieni. Ponieważ któregoś dnia, choć trudno w to uwierzyć, każdy z nas przestanie oddychać. Zrobi się zimny. Umrze. Proszę wstać. Przyjrzyjcie się uczniom, którzy chodzili do tej szkoły 60-70 lat temu. Śmiało, zbliżcie się. Spójrzcie na ich twarze. Chłopcy wstali i podeszli do ściany, na której w długim rzędzie wisiały portretowe fotografie niegdysiejszych uczniów. Popatrzyli na spoglądające na nich z dalekiej przeszłości młode oczy. Niczym się od was nie różnią, prawda? Ta sama nadzieja w oczach, ta sama wiara w dokonanie w życiu wielkich rzeczy. Jak wielu z was. Cóż, gdzie te uśmiechy? Co z nadzieją? Chłopcy w zamyśleniu wpatrywali się w fotografię. Keating ruszył dookoła sali i zaczął pokazywać palcem kolejne zdjęcia. Ilu z nich udało się dokonać choć odrobinę z tego, do czego byli zdolni, zanim zorientowali się, że jest już za późno? Czy w pogoni za wszechwładnym Bogiem sukcesu nie pogubili swoich chłopieńcych marzeń? Trzeba wam wiedzieć, że większość z tych dżentelmenów użyźnia teraz ziemię pod cmentarnymi żonkilami. A jednak, jeśli tylko mocno wytężycie słuch, usłyszycie ich wołanie. Zbliżcie się do nich. Nachylcie się. Śmiało. Słyszycie? Słyszycie ich głos? Carpe diem! Chwytajcie dzień! Uczyńcie wasze życie niezwykłym!